Jak ważne było to, te zabiegi o to, żeby ta dywizja tutaj właśnie w Siedlcach była ulokowana? No, trwało to w sumie kilkadziesiąt lat, ale jednak doszło do tego, że w Polsce jest pełne zrozumienie o ważności granicy wschodniej, o jej zabezpieczeniu i Siedlce były pewnym centrum dowodzenia i kiedyś, przed wojną, II wojną światową. I wszystko wskazywało na to, że powinny być obecne w tym centrum gromadzenia żołnierzy, szkolenia, w ogóle pewnego rozwoju systemu obronnego, jeśli chodzi o granice wschodnie Polski. I powołanie dywizji, chciałbym podkreślić, spełnia nasze oczekiwania, tym bardziej, że staje się tutaj centrum dowodzenia na cały środek Polski wschodniej. I druga rzecz jest taka, że ma duże znaczenie prorozwojowe. Jak słyszeliśmy, duży plac budowy, także przy tej okazji duże zatrudnienie. Duży plac budowy to jest także impuls gospodarczy, co dla nas jest niezwykle ważne. Ważnym też jest rozwój personalny. Kilka tysięcy żołnierzy. Będzie ich coraz więcej, według mojej wiedzy, więc to powoduje także, że stabilność pracy zawodowych żołnierzy tutaj na terenie Siedlec daje nam także stabilność.